Zostajemy tutaj przed Wami z pewną nieśmiałością z trzech powodów. Po pierwsze mamy świadomość tego, że po tylu godzin słuchania prezentacji, to znaczy tutaj to jest pewnie ostatnie miejsce, w którym wolelibyście być, to znaczy jest ciepło na zewnątrz, można pogadać w kuluarach. E, I to oczywiście utrudnia nam rolę. E, po drugie, e, my będziemy mówić o, o inwestowaniu w old appy, nie w jakieś ekscytujące startupy. E, nie w jakieś emocjonalne samochody. Nieruchomości na wynajem są nudne, jak flak z olejem. Tak, to nie jest coś, co się inwestuje dla emocji, czy powiedzmy z sentymentów, czy powiedzmy dlatego, że jest jakaś adrenalina związana z tym, czy coś tam będzie rosnąć 1% tygodniowo, czy 10% tygodniowo. Ehm, więc to jest drugi powód. No i trzeci wreszcie powód, to właściwie ja jestem takim trochę emerytem inwestorskim. Ehm, Właściwie, znaczy stojąc tutaj przed Wami, inwestorami, e, znaczy tak czuję, że właściwie to nie wiem, czy mam Wam coś do powiedzenia. E, wy sami wiem, że dużo inwestujecie. I dlatego poprosiłem o pomoc e, Artura, e, który powiedzmy, ja w ostatnim czasie, e, parę tygodni temu, byłem w Rio de Janeiro na Olimpiadzie e, i będąc tam, kupiłem trzy mieszkania w Częstochowie przez telefon. No ale Artur kupuje tych mieszkań dużo, dużo więcej, więc pomyślałem, że to on będzie właściwszą osobą do tego, żeby opowiedzieć o tym, czym, czym I się... Ja kupuję znaczy, przez przyznawę. maila. Jeszcze jestem <laughs> tak. um, Więc chwilkę o Mzuri, to jest tak jak wspomniano, największa tego typu firma w Polsce. W tej chwili zarządzamy ponad dwoma tysiącami mieszkań. Um, lokali, użytkowych domów. W, kilkudziesię... w kilkunastu, właściwie dwudziestu kilku miastach. Um, i oprócz tego pomagamy też kupować mieszkania, to jest właśnie zadanie Artura przede wszystkim, i takich mieszkań w ciągu ostatnich kilku lat pomogliśmy kupić inwestorom, takim jak wy, ponad 500, ponieważ szukamy zawsze dobrych okazji, czyli okazji, które też Artur później zdefiniuje, jak my widzimy okazję rynkową, to takich okazji jest dużo mniej niż chętnych, dlatego zaczęliśmy też kupować kamienice. A wkrótce zaczniemy też projekty, powiedzmy takie mini deweloperskie, z przeznaczeniem wszystko na wynajem, dlatego że nam przyświeca idea e, wspierania Polek i Polaków w osiągnięciu wolności finansowej. My nie inwestujemy w nieruchomości po to, żeby mieć, robić coś ekscytującego, czy żeby mieć jakąś adrenalinę, tylko z bardzo konkretnego powodu pragmatycznego nieruchomości są narzędziem do osiągnięcia wolności finansowej. I jeszcze jedna rzecz o mzuri, w sumie jest nas tutaj dwóch, w całym Polsce to już jest ponad 90 osób, z czego 49 osób są wspólnikami firmy, czyli naszymi wspólnikami. Tak? Także jesteśmy, można powiedzieć, spółką pracowniczą. Totalnie pasę, bo jak mówimy o startupach, to nie wiem, to znaczy ja nie słyszałem słowa startup, powiedzmy, wcześniej niż jakieś 10 lat temu, może 15. Jak mówimy o motoryzacji, to Mówimy o czymś, co ma 120 lat. Nie wiem, czy jest jakiś samochód, który jest starszy niż 120 lat, który gdzieś tam na jakiejś aukcji się pojawi. Nieruchomości to jest coś, w czym mieszkamy i w co inwestujemy od setek lat, a może od tysięcy lat. I dlatego to jest po prostu taki trochę nudny biznes. Tak? Hmm. Ilu z Was w ogóle inwestuje w mieszkania na wynajem? To tak prawie połowa, no to nie wiem, teraz słuchajcie, no wybaczcie mi, bo chciałem powiedzieć, dlaczego my inwestujemy w mieszkania na wynajem, trochę będę, że tak powiem, przekonywać już przekonanych, ale ponieważ połowa z Was nie inwestuje, no to chciałem powiedzieć, dlaczego uważam, że to jest dobra droga do wolności finansowej, dlaczego uważamy, że warto inwestować. Nieruchomości są o tyle fajne, są taką klasą aktywów, która daje możliwość wzrostu wartości, pewnie tak jak samochody, daje też bieżący cash flow, pewnie w odróżnieniu od samochodu. Nie, nie to, żebym miał coś przeciwko samochodom, tylko tak w naturalny sposób do poprzedniej prezentacji się odnoszę. Tak? Nie trzeba tam wlewać do nich benzyny i za, nią, nie, i za nie płacić. Wręcz przeciwnie, można mieć stały dochód. No i dają też dosyć duży poziom bezpieczeństwa. Tak? Znaczy, oczywiście można stracić na inwestowaniu w nieruchomości, można źle kupić, można kupić z wadą prawną jakąś nieruchomość, ale generalnie jest to dosyć bezpieczna klasa aktywów. To się oczywiście przekłada też na, na stopy zwrotu. One nie są yy, olśniewające, natomiast wydaje nam się, że w stosunku do poziomu ryzyka, no to te zwroty są godziwe. One są dobre. Mają też to do siebie nieruchomości, zwłaszcza mieszkania na wynajem, że są cholernie intuicyjne. Znaczy, wiecie, no, mało kto w sumie jeździł, tak mi się wydaje, zabytkowym samochodem. Mało kto pracował albo inwestował w startup. Mało kto, nie wiem, no, tak naprawdę czuje Forex, natomiast każdy z nas gdzieś mieszka. Tak? Mieszkał, mieszkał, w jakimś mieszkaniu. Część z nas mieszka w domach, no ale wszyscy gdzieś mieszkaliśmy, więc też czujemy o co chodzi z tymi nieruchomościami. Tak, raczej czujemy, które mieszkanie jest atrakcyjne, które nie. Prawda? Tak dla, dla z punktu widzenia najemcy. Więc też w odróżnieniu od, nie wiem, właśnie cen molibdenu gdzieś tam na jakiejś giełdzie w Chicago czy gdzieś, no łatwo dosyć spoczyć tę, tę inwestycję. Przy czym przy swoim poziomie ryzyka, czyli będę się upierał, że stosunkowo niewielkim, dają naprawdę godziwe zwroty rzędu ładnych kilku czy kilkunastu czy kilkunastu procent, to nie patrząc na wzrost wartości. Ale tylko na bieżącą gotówkę, która jest generowana przez najemcę, tak naprawdę. Oczywiście można, tak jak mówiłem, no, znaczy, grając na foreksie, możecie uzyskać 100 razy lepsze zwroty, natomiast grając na foreksie, możecie stracić 100% kapitału. Tak? No, inwestując w nieruchomości, to się naprawdę trzeba postarać, żeby stracić nie wiem, 20% kapitału, nie mówiąc już o 100. Są jednak, w odróżnieniu od akcji, obligacji i nie wiem, tam notowań molibdenu na giełdzie w Chicago mają też pewną wadę, która polega na tym, że wymagają obsługi. To nie jest bezobsługowa całkiem inwestycja. Ja między innymi stąd powstała nasza firma, po to, żeby ją uczynić trochę bezobsługową. Czyli innymi słowy, to całe to użeranie się z najemcą, szukanie najemcy, pilnowanie, żeby zapłacił. Można to po prostu sprzedać komuś ten problem tak? i wtedy to się staje bezobsługowe. Hmm. Ale wiele osób mówi nam, no dobrze, słuchajcie, no, inwestowanie w mieszkania na wynajem, fajnie, zwroty, ale kurczę, w ogóle tutaj demografia przecież, Polska wymiera, za chwilę nie będzie komu mieszkać w tych mieszkaniach. Kto tu to, kto to w ogóle będzie mieszkać? No bez sensu, tak? No to wydaje nam się, jak patrzymy na różne trendy tam społeczne, ekonomiczne, że no nie do końca jednak tak jest. Podstawowy fakt jest taki, że coraz więcej Polaków mieszka w mieszkaniach wynajmowanych. I to z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie mogą sobie sami kupić, ale, i co jest dla nas ciekawsze i ważniejsze, także dlatego, że nie chcą kupować. Wolą wynajmować. Niedaleko niż wczoraj mieliśmy spotkanie z dziennikarką, która mówi: Ja mam pięcioletniego syna, jak trochę podrośnie, to ja mu będę tłukła do głowy: Nie kupuj sobie mieszkania, wynajmuj. Po co ci taka kotwica? Po co ci ten ciężar? No, a tak to będziesz mobilny. I, i coraz więcej ludzi tak myśli. Oczywiście jest też taki fakt, że no nie wiem, KNF, Komisja Nadzoru Finansowego podnosi wymogi wkładu własnego do kredytów hipotecznych. Dzisiaj to jest 15%, od 1 stycznia 20%, co sprawia, że w naturalny sposób no, część ludzi po prostu jest wypchnięta z, w ogóle z rynku yy, hipotecznego, nie mają wkładu własnego, ergo muszą wynajmować, żeby gdzieś mieszkać. Tak? Ale tak jak mówiłem, coraz więcej ludzi i to nie tylko w Polsce. Ludzi z pokolenia Y, 20 paru latków, może 30 paru latków, nie chce kupować. Nie chce się wiązać kredytem, nie chce, nawet bez kredytu, nie chce po prostu mieszkać w jednym miejscu, znaczy by, musieć mieszkać w jednym miejscu. Musiał kurczę, no. Dzisiaj mieszkam w Lublinie. Może za rok się przeprowadzę do Warszawy, może za dwa lata się przeprowadzę do Dublina, po co mi ten kredyt? A w ogóle słyszałem o tych frankach, kurczę, ludzie się wpakowali w jakieś straszne bagno, tak, to, to ja nie chcę. No i to się przekłada na to, jak to jest widzicie, że dzisiaj w Polsce 5% ludzi mieszka w mieszkaniach wynajmowanych na zasadach rynkowych, tak, nie mówię o, o tych komunalnych, tylko tak, no, że po prostu płacą najem inwestorom, Podczas kiedy w krajach Unii to jest 18,5%. W krajach starej Unii to jest 23%. Jesteśmy przekonani, że tak jak w bardzo wielu dziedzinach życia społecznego czy ekonomicznego, ten procent w Polsce będzie dążył przynajmniej do średniej unijnej. Co więcej, nie tylko musicie wierzyć naszemu przekonaniu. Znaczy po prostu fakty, statystyka wskazuje, że w 2009 roku to to było nie 5%, tylko. 2,2%. Ostatnie dane takie twarde, bo 5% to jest nasz szacunek na dzisiaj. Ostatnie twarde dane Eurostatu pokazują, że w 2014 roku to było 4,4%. Czyli przez 5 lat ten odsetek się podwoił. No to jest, wiecie, jak to przemnożycie przez liczbę Polaków, to, to się robią duże liczby, ten, ten rynek szybko rośnie. Co więcej, no w Polsce występuje poważny niedobór mieszkań, więc nawet jeśli te, te prognozy demograficzne rzeczywiście będą się materializować i nie zostaną skompensowane napływem na przykład Ukraińców, których już dzisiaj pewnie około miliona jest w Polsce, no to wciąż mieszkań będzie jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat za mało. Dlatego, że dzisiaj GUS mówi mniej więcej o półtora miliona niedoboru mieszkań, Natomiast byłem na konferencji parę miesięcy temu, nie wiem, dwa czy trzy miesiące temu, gdzie wiceminister e, infrastruktury opiekującej się mieszkalnictwem mówił, że spotkał się z szacunkami niedoboru rzędu 8 milionów mieszkań. Tak, Uważam, że są przesadzone, ale są też takie. Gdyby tylko policzyć, powiedzmy tak, gdyby Polska miała dojść pod względem liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców do średniej unijnej, to brakuje nam, 5,3 miliona mieszkań w Polsce. To już naprawdę długo, długo zanim, zanim w Polsce będzie dosyć mieszkań. No tak, no plus do tego wiecie, jeszcze dochodzi szereg innych trendów, tak? No, nie wiem, ludzie na przykład coraz wcześniej się wyprowadzają z domu, tak? Wyprowadzają się i chcą gdzieś mieszkać. Ludzie coraz dłużej żyją. Co to oznacza? Wiecie, jak ja kończyłem studia, to ileś tam osób po prostu z mojego rocznika kończyło studia się wprowadzało do mieszkania po babci. Tak? No to dzisiaj młodzi ludzie nie wprowadzają się do mieszkania po babci, bo to nie jest mieszkanie po babci, tylko mieszkanie babci, bo babcia żyje i ma się dobrze i jeszcze parę lat pożyje. Tak? No to jak chcą się wyprowadzić od rodziców, to muszą sobie wynająć. Połowa zawartych w tym roku małżeństw skończy się rozwodem. Ludzie po rozwodzie rzadko chcą mieszkać razem, więc miejsce jednego mieszkania potrzeba dwa, tak? Niewielki jest odsetek wciąż Polaków, którzy mogą sobie po prostu tak po, po rozwodzie, mogą sobie kupić dwa mieszkania. Często jedną, a, a często w ogóle obie te osoby po rozwodzie muszą wynajmować. Natomiast tych trendów jest mnóstwo. No i dlatego wierzymy, że mimo niekorzystnej demografii, no jest jeszcze imigracja, o której też wspomniałem, tak? Mimo niekorzystnej demografii jeszcze bardzo, bardzo długo będzie w Polsce. Duży popyt na mieszkania na wynajem, co więcej on będzie rosnąć. Dlaczego mieszkania na wynajem, a nie biura, nie lokale użytkowe? No tak jak mówiłem, one są bardziej intuicyjne, są jakby łatwiejsze dla przeciętnej osoby. Nie trzeba zgłębiać tej, tej dziedziny inwestowania przez długi czas, żeby ją poczuć. Tak? To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, w ogóle pokutuje takie przekonanie, że lokale użytkowe są dużo, dużo bezpieczniejsze. No bo nie ma ustawy o ochronie praw najemców w lokali użytkowych, tak? tak? jest ustawa o ochronie praw lokatorów, ale często osoby, zdają się tak, osoby, które wygłaszają takie sądy, zdają się nie dostrzegać tego, że kurcze firmy bankrutują dużo, dużo częściej niż osoby prywatne. Tak? Po ostatniej nowelizacji ustawy o, o bankructwie konsumenckim, co prawda ten odsetek rośnie, no on wciąż nie jest duży. Podczas kiedy, no nie wiem, nawet patrząc tak, tak anegdotycznie, w bloku, w którym mieszkam, jest ileś tam lokali użytkowych, z kimś dzisiaj nawet o tym rozmawiałem, i część z nich po prostu tam jest ciągle rotacja, niektórzy z nich stoją pół roku puste. Jak się dobrze kupi y, mieszkanie na wynajem, no to ten pustostan można zminimalizować do czasem godzin, czasem dni, no czasem tygodni. Tak? Co więcej, po prostu jest łatwiej kupić mieszkanie na wynajem niż lokal użytkowy, bo tych mieszkań jest dużo dużo więcej. Tak? Łatwiej jest wynająć, bo jest dużo dużo więcej osób, które szukają mieszkania, niż firm, które szukają jakiegoś lokalu dla prowadzenia swojego biznesu. Jest to liczby sprawiają, że jest to po prostu łatwiejsze. Ale to co? To, co chciałem bardzo mocno też tutaj podkreślić. Jesteście inwestorami, to jest invest Camp i inwestowanie podejrzewam, że was kręci. Mniej inwestowanie też kręci, to jest fajne. Tak? Bo to jest po prostu polowanie. My polujemy na, to, no polujemy na jakieś zwierzę, staramy się ustrzelić fajną okazję. Inwestując w mieszkania, musicie pamiętać o tym, że zwierzę, które się upoluje, potem trzeba hodować. Paradoksalnie. Tak? Czyli jeżeli wypijecie szampana, fajnie, kupiliście super okazję, mieszkanie w Warszawie za 150 tysięcy, ale potem to, to, to trwało tydzień, dwa. Przy, przy takiej okazji to pewnie mogło trwać parę godzin, ale potem zaczynają się lata żmudnej hodowli. Trzeba wstawać, trzeba dawać jedzenie, tak i tak. Ekwiwalent. Tak? Trzeba po prostu znajdować najemców. Najemcy dzwonią. Ja jestem, że kran cieknie. Czasem płacą, zwykle płacą, ale czasem im się zapomni, trzeba im przypomnieć, czasem im się nie zapomni, tylko po prostu no, testują, a, a co jak nie, nie zapłacę, to może się nie zorientuję. Tak? No to próbują, trzeba im przypominać i tak dalej. Więc pamiętajcie, że to są dwa zupełnie różne światy. Inwestowanie w mieszkania na wynajem jest polowaniem, a potem zarządzanie najmem to jest farmerka. Tak? To trzeba być solidnym chłopem, w sensie nie mężczyzną, tylko rolnikiem, żeby sobie z tym dać radę. Oczywiście znowu, można wyoutsourcować, tak? Można, obie te czynności można zlecić komuś, ale jeśli chce, chcecie to robić sami, to pamiętajcie o tym, że jest część, która jest sexy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, i część, która jest nudna jak diabli, tak jak to na początku Sławek mówił. Tutaj y, też się z nim niestety muszę zgodzić. No parę jeszcze innych rzeczy, które tutaj widzicie, tak? Jednorazowy strzał versus długotrwała relacja z najemcą. To, że inny horyzont, krótki, długi, myślę, że nie muszę w to chyba wchodzić aż tak w szczegółach. Wiecie, teraz mówiłem, dostałem się was przekonać, tę połowę z was, która jest nieprzekonana. Dlaczego warto inwestować w nieruchomości, potem dlaczego to warto inwestować w mieszkania na wynajem, ale wiecie, nawet inwestując w mieszkania na wynajem, można mieć bardzo różne strategie. Tych, tych wyborów znowu jest mnóstwo. Ja raczej inwestuję w mieszkanie dwupokojowe, Sławek w kawalerki. Znam inwestorów, którzy inwestują tylko w Warszawie przy linii metra. Znam innych, którzy inwestują tam po prostu, gdzie są dobre zwroty. Mamy klientów, którzy mówią, słuchajcie, fajnie, każde mieszkanie, byle niewielka płyta, bo ta wielka płyta się zaraz rozleci. Tak? Mamy klientów, są autentyczne przykłady. Jak z deweloperem się dogadaliśmy i kupowaliśmy mieszkania deweloperskie, to mieliśmy klientów, którzy przychodzili i mówili: słuchajcie, ja bardzo chętnie poproszę dwa, ale nie na parterze. Na parterze nie kupuję. Inni dzwonili i mówili: Panie Arturze, super, ja bym chciała mieszkanie, ale tylko na parterze. Jak nie macie na parterze, to ja nie wchodzę. Takich strategii może mieć, może tylko deweloperskie. Mamy klientów, którzy tylko kupują deweloperskie. Mamy innych, którzy kupują tylko powyżej 5 lat, mieszkanie, które mają powyżej 5 lat, no bo tam są jakieś efektywności podatkowe. Ważne jest to, żeby znaleźć swoją niszę. Jak we wszystkim i żeby się wyspecjalizować, żeby poznać ten rynek bardzo dobrze. Rozumieć dlaczego ludzie wynajmują dwupokojowe, czego oczekują od dwupokojowego mieszkania, czego oczekują od mieszkania na linii metra albo gdzieś tam na peryferiach miasta. I warto kupować okazje rynkowe. Ale co to jest okazja rynkowa? Definicji może być wiele. Jedni powiedzą, że to jest po prostu mieszkanie, które jest tanie. Tak? Jest tańsze niż na rynku, przeciętne, podobne. I, I w tym jest dużo prawdy. My definiujemy okazję rynkową jako mieszkanie, z którego zwrot gotówkowy jest wyższy niż pewien próg. I te progi mamy różne dla różnych miast, potem do tego przejdę. Tak? No ale tu właściwie nie jest wszystko. No, nie wystarczy, że zwrot jest, potencjalny zwrot jest dobry, bo jeszcze musi być parę innych, parę innych rzeczy. No. Na przykład nakład pieniężny, którym, inwestuj, którym dysponujesz. Tak? Jak wam powiem, że można teraz kupić okazyjnie, naprawdę, blok za 140 milionów złotych i on da zwrot 10%, no to nie sądzę, żebyście się rzucili do mnie po adres. Tak? No podejrzewam, że mało kto z was dysponuje akurat luźnymi 140 milionami złotych. Tak? No więc jeśli nie masz nakładu, który jest potrzebny do tego, żeby uzyskać dany zwrot, nie do końca bym powiedział, że to jest okazja rynkowa, a przynajmniej nie dla nas. Tak? Czyli nie dla mnie. Tak? No jest też kwestia yy, okresu do uzyskania przychodu. Fajne, może ten 10% zwrot? Nie wymagać nakładu 140 milionów, tylko może 140 tysięcy. Ale jeśli ten zwrot się pojawi za 5 lat, bo najpierw trzeba wyprostować różne kwestie własnościowe, prawne, no to też nie do końca jest, jest prawdziwa okazja rynkowa. Tak? Tutaj oczywiście można teraz wejść w subtelności tego, jak się liczy zwrot, czy dyskontujemy przepływy pieniężne, czy nie. Ale patrząc po prostu na stosunek czynszu do inwestycji, no to to nie będzie okazja rynkowa, mimo dobrego zwrotu formalnego. No i oczywiście jest fundamentalna kwestia ryzyk związanych z daną inwestycją. I o ile powiedzmy kupując mieszkania na wynajem, te ryzyka są mocno ograniczone, bo jest ręko emia wygodności ksiąg wieczystych. No jak zobaczymy mieszkanie, to raczej zorientujemy się, czy ono się rozpada, czy nie. No to jak inwestujecie na przykład już w kamienice, idąc, powiedzmy, rząd wielkości wyżej, tak? W całe budynki, no to Poziom tych ryzyk, poziom komplikacji takiej inwestycji wzrasta po prostu geometrycznie. Tam naprawdę jest mnóstwo kwestii, które mogą spowodować, że ta inwestycja się wyłoży. Są różne przepisy budowlane. Jest ustawa o ochronie praw lokatorów. Są jakieś po prostu koszmarne przepisy przeciwpożarowe, które są niejasne i wzajemnie sprzeczne czasami. Są wymogi odnośnie wyodrębnienia lokali i tak dalej, i więc jeśli chcecie inwestować może już nie w pojedyncze mieszkania, ale w całe kamienice, no to potrzeba po prostu jest wiedzy, dużo więcej wiedzy niż przy inwestowaniu w pojedyncze mieszkania, bo ile pojedyncze mieszkania są intuicyjne, każdy z nas kiedyś mieszkał w mieszkaniu albo w domu, no to mało kto miał całą kamienicę i, i, i to, już nie jest, to już nie jest dla nas intuicyjna gra. No i wreszcie to mieszkanie musi być dobrze wynajmowalne. Pamiętam, jak kiedyś widziałem ogłoszenie, czy ktoś mi przysłał? Chyba ktoś mi przysłał ogłoszenie o mieszkaniu we Wrocławiu. Już nie pamiętam teraz dokładnie ceny, ale ona była naprawdę atrakcyjna. I zadzwoniłem do Andrzeja, naszego kolegi, który wynajmuje mieszkania we Wrocławiu. Mówię, Andrzej, słuchaj, to jest mieszkanie, tam nie wiem, ze 120 tysięcy złotych dwupokojowe. Mówię, ale jaki adres taki? No, mówię, no super, no, ale nie kupujmy tego, bo tam go po prostu nikt nie wynajmie. Tak? Bo to było jakieś getto. Tam pamiętam on mówił, że to była dzielnica, gdzie mieszkali tylko Romowie. Taki mówią, no Sary, po prostu nikt tego nie wynajmie, tam, tam się one nie wynajmują. Więc mieszkanie musi być dobrze wynajmowalne. Wbrew pozorom y, przy inwestowaniu w mieszkania na wynajem, lokalizacja nie jest aż tak istotna. Ona jest cholernie istotna przy lokalach użytkowych na przykład. Przy mieszkaniach właściwie nie. Mam mieszkania na obrzeżach miast. Ważniejsze jest to, żeby ono była dobrze skomunikowane, ale sama lokalizacja nie musi być świetna. Nie może być fatalna. No mieszkanie nie zainwestowałbym w bardzo tanie mieszkanie koło wysypiska śmieci, tak? bo pewnie raczej się nie wynajmie, no, ale to nie musi być nowy świat. Tak? De facto inwestujemy po prostu w miejsca, które same w sobie nie są aż tak atrakcyjne, a mimo to bardzo chętnie znajdują najemców. Ale to, co jest chyba. A no właśnie jeszcze jeden punkt. Czy punkt czwarty? Jeżeli chcesz samemu potem, już po upolowaniu tego zwierzęcia, sama chcesz je hodować, no to musisz być w stanie je hodować. Co z tego, że znajdziesz świetną okazję w Szczecinie? Tak? Mieszkanie z małymi ryzykami, kupisz za 80 tysięcy, złotych, cała, 80 tysięcy zł cała inwestycja, będziesz miała na nim 12% zwrotu tylko na gotówce, jak mieszkasz w Rzeszowie, no to. Po prostu no, ciężko jest wynajmować mieszkanie w Szczecinie, mieszkając w Rzeszowie. Tak? Trzeba, trzeba móc obsłużyć ten najem. Ale najważniejsze jest to i to jest coś właśnie, nie wiem, czy ja to powiem, mówić, to jest to, to, co Sławek zawsze podkreśla, że po prostu trzeba inwestować na rynku, który się zna, lokalnym jakimś rynku czy mikrorynku i trzeba, zanim się podejmie pierwszą decyzję inwestycyjną, trzeba obejrzeć 100 mieszkań bo błędy tutaj są niestety dosyć drogie. Mieszkania są drogie, więc jak źle kupisz mieszkanie, to zwykle może się to wiązać z, w najlepszym razie, zamrożeniem sporego kapitału. Tak? Dlatego lepiej jest, żeby wam 10 okazji inwestycyjnych przeszło koło nosa, niż żebyście popełnili jeden błąd. Mały przypadek, studium przypadku, jak można zarobić na mieszkaniu. To jest autentyczne mieszkanie, którym Zuri Investments kupiło dla jednego z naszych klientów w Katowicach. Mieszkanie kosztowało 94 tysiące złotych. Wcale nie takie tanie, jak na Śląsk, wbrew pozorom. Część z Was to już wie, może tutaj zrobię mały quiz. Tak jak ktoś wie, to, to, to niech nie mówi. Ile kosztowało najtańsze mieszkanie, którym Zuri Investments kupiło dla klienta położone w dużym mieście wojewódzkim w Polsce. 30 parametrów, 60, 20, 31, to ktoś coś mówił, nie dosłyszałem? 48, no dobra, to ja proponuję książkę dla, tam dla ciebie, bo byłeś bardzo bliski, ona kosztowała 19 900 złotych. Do remontu. Trochę, trochę was oszukałem, bo no, tak naprawdę nie było w mieście wojewódzkim. Ono było w Chorzowie, w kamienicy, przy której stoi tablica z napisem Katowice. Ale ono administracyjnie jest w Chorzowie, de facto jest 20 minut od centrum Katowic. 19 900 zł. Dlatego mówię, że to za 94 to wcale nie było tanie. Chociaż na przykład z perspektywy warszawskiej, no to mieszkanie za 94 i to jeszcze 26 metrów, wydaje się być bajecznie tanie. Ono prawie nie wymagało, właściwie zupełnie nie wymagało remontu, zostało wynajęte za 700 zł, nie jest to powiedzmy jakiś powalający czynsz, no ale daje to właściwie 7% rentowności w krótkim czasie, tak? nie licząc wzrostu wartości, ewentualnego wzrostu wartości nieruchomości. I to jest rentowność po naszym FI za zarządzanie i po wznanie tak, pustostanu. Ta rentowność zakłada, że mieszkanie stoi puste przez jeden miesiąc w roku. Uwzględnia nasze wynagrodzenie za znalezienie mieszkania i za zarządzanie tym mieszkaniem. Uwzględnia podatek od czynności cywilnoprawnych, taksę notarialną, opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej tak itd. Tak nie uwzględnia rzeczy, które wpływają na rentowność na poziomie trzeciego miejsca po przecinku, takiego jak ubezpieczenie, 100 zł rocznie, nie, ma, nie? Ale nie, 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 lokator nie stanowił problemu, bo to był najemca, no, po prostu była, umowa przeszła na nowego najemcę. Dlatego, dlatego czas remontu, a nie, to czas do wynajmu, tak, to tego szukałem. Czas do wynajmu był zerowy, znaczy w momencie transakcji po prostu już był cashflow dla nowego właściciela. To się rzadko zdarza, ale czasem się zdarza. Ale rzeczywiście masz rację, że, że lokator może być pewnym problemem. Ale, ale też y, często jest tak, że te problemy z lokatorami bywają demonizowane. Znaczy my kupujemy kamienice i, i tam w tych kamienicach mieszkają czasem lokatorzy i no, dotychczas nie mieliśmy takiego przypadku, żeby działając w pełni etycznie, w pełni prawnie, nie dogadać się po prostu z nimi. Tak więc y, może kiedyś taki przypadek nastąpi, na razie odpukać nie mieliśmy. No dobra. Tak, to, to, no. są, to są metody gangsterskie. To znaczy, to tak. gangsterzy, to są czyściciele kamienic, to znaczy, którzy powodują, że właśnie do mediów się dostają takie rzeczy. Tak. My takie metody potępiamy. My, kupując no. kamienicę, mamy świadomość tego, że tam mieszkają ludzie może od 10, 15, 30 lat. Czasem od urodzenia. Albo od urodzenia. Mieliśmy taki przypadek, że kobieta mieszka od urodzenia, po prostu ona się urodziła w tej kamienicy. I my... Tak? I my ją po 60 czy 70 latach przyszliśmy prosić, żeby ona sobie znalazła inne mieszkanie. No? I to jest tworzenie problemu dla tej pani. I my tego jesteśmy świadomi, dlatego wiemy, że stworzymy jakiś problem komuś i wiemy, że będziemy chcieli ten problem pomóc rozwiązać. I w naszym Excelu jest odpowiednia rezerwa na tę pomoc. Jeśli to spowoduje, że rentowność tego zakupu jest nieopłacalna, nie musimy tego kupować. Nikt nas do tego nie zmusza. Okay? I to jest nasze podejście. A na marginesie od jakiegoś pół roku zakręcanie wody lokatorom jest przestępstwem w Polsce, karalnym. No dobra, mówiłem, że Wam powiem, jakie to są progi rentowności. Oczywiście Warszawa daje najniższe rentowności. To są rentowności, bo to jest ważne, dla inwestycji w kawalerkę. Tak? Dla inwestycji w mieszkanie dwupokojowe te przecięte rentowności byłyby nieco niższe. Dla inwestycji w mieszkanie 100-metrowe wynajmowane na 6, 6 pokoi 6 studentów, one byłyby wyższe. <laughs> tak, ale to są, Tak, Zarówno po tej stronie rentowności są dla kawalerek, jak i po tej stronie to są przeciętne ceny okazyjnego zakupu kawalerki. Tak? Warszawa, jak to bywa, jak spojrzycie na rynek brytyjski, mamy inwestorów, którzy w Wielkiej Brytanii też inwestują w nieruchomości. Jak spojrzycie na rynek brytyjski, to Londyn daje znacznie niższe zwroty niż Birmingham czy Leeds. Tak? Lepsze dzielnice w Londynie dają znacznie gorsze zwroty niż gorsze dzielnice. To właściwie wszędzie, się, wszędzie widać takie, takie zjawisko. Generalnie, jak przy innych inwestycjach, im, im niższe ryzyko, tym niższy zwrot. Tak? Mamy mimo to klientów, którzy inwestują w Warszawie. Natomiast gro naszych klientów szuka okazji tutaj w tych, w tych miastach, gdzie mogą zarobić 6, 6,5, 7. 7,5%, kurczę właśnie, o ryzyku mówię. 7,5%, czasem więcej. Tak? No bo to są przeciętne, oczywiście, czasem zdarzają się lepsze. No Częstochowa jest, jest tutaj w tej lidze albo trochę niżej. Nie? Albo trochę niżej. Radom, Radom też jest tak, jakby... Troszkę niżej, tak o, o jedną trzecią tonu niżej. No. Niekoniecznie, niekoniecznie, bo, bo Łódź jest trzecim największym miastem w Polsce. Tak? Jest znacznie, znacznie większa od Lublina, którym rentowności są niższe niż w Łodzi. Raczej chodzi, sami się nad tym zastanawiamy, wydaje nam się, że chodzi o postrzegane ryzyko. Łódź ma fatalny PR. Niespecjalnie uzasadniony. Tak? I dlatego jest, dlatego jest w tej lidze. I dlatego miasto Meneli, no dokładnie, tak. I, i dlatego my też z lubością inwestujemy w Łodzi. No, mamy w zarządzie 500 mieszkań w Warszawie i prawie, no, prawie 500 mieszkań w Warszawie i prawie 500 mieszkań w Łodzi i sami też inwestujemy w Łodzi. I, i tutaj chciałbym jeszcze dodać, mhm. że. Te 4,5 to jest minimalny próg, to znaczy jeżeli z naszych kalkulacji Wydaj, wynika, tak. że ten próg miałby być, ta rentowność niższa, to w ogóle jakby to pomijamy, to nie jest dobra okazja, tak? 5% to już jest dobra inwestycja, czasami w Warszawie zdarza się ciut więcej, ja natomiast teraz, w miesz, tych miastach… W minionym tygodniu mieliśmy oferty z Warszawy, gdzie rentowność była oczekiwana pomiędzy 5,4 a 6,1%. Tak, tak No więc to też się zdarza. Natomiast tutaj, to znaczy w tych miastach zdarza się dwucyfrowa. Tak? To znaczy też nie zawsze, nie często, ale to znaczy no częściej niż tutaj powiedzmy 6%. Tak? No, tak. No dobra. Podsumowując, pamiętajcie o tym, że polowanie, że jak upolujecie zwierzęcia, to będziecie musieli potem go hodować. Czyli, jeżeli chcecie robić jedno i drugie sami, to trzeba mieć bardzo różne kompetencje i bardzo różne podejście mentalne. Jak w każdej dziedzinie inwestowania, kluczowa jest edukacja. Kluczowe też jest, w odróżnieniu od, od inwestowania w samochody, słyszałem część tylko prezentacji mojego przedmówcy, mówił o emocjach. Znaczy, tutaj kluczowym czynnikiem sukcesu jest totalne odcięcie się od emocji. Coś naprawdę zarządzamy dwoma tysiącami stu mieszkaniami i myślę, że w jakimś 1700 z nich nie chciałbym mieszkać. Tak? Bo są za małe, bo są nie w tej dzielnicy, bo coś tam, tak? No ale mimo to znajdujemy 2000 najemców. Czy powiedzmy 2000 umów tych najemców, to tam mamy pod 4000 pewnie, którzy chcą tam mieszkać. Może muszą. No i płacą za to. No, płacą za przywilej mieszkania w tym. Ja bym w nich nie chciał mieszkać, no ale to jest to totalnie po prostu bez znaczenia. Tak? Emocje trzeba odsunąć na bok. Cierpliwość, upór konsekwencje. inne pewnie nie są tak, inne z tych czynników sukcesu nie są aż tak różne od inwestowania w inne, w inne dziedziny. Wiecie, jak na Forexie gracie, inwestujecie, no to znaczy trzeba bardzo szybko podejmować decyzje, tam w sekundy. Tak? No Tutaj raczej to są zwykle godziny albo dni ale to nie są tak różne. Natomiast odsunięcie emocji na bok jest bardzo istotne i pewnie dosyć specyficzne. No dobra. To po co, po co my inwestujemy w nieruchomości? Czy Dlaczego nasi klienci inwestują w nieruchomości? Bo można inwestować po to, żeby się wzbogacić, czyli powiedzmy ten model, że dzisiaj kupię tanie, jutro drogo sprzedam, czy tam za tydzień, czy za miesiąc, czy za kilka miesięcy. My pomagamy w osiąganiu wolności finansowej, więc jesteśmy nastawieni na przychody z najmu w pierwszej kolejności, tak? Ale czasami rozumiemy, że ludzie, zwłaszcza początkujący, zanim wejdą na tę drabinkę powiedzmy inwestowania w najem, muszą pomnożyć swój kapitał. I od czego możesz zacząć? Jeśli ktoś z was dysponuje kwotą 3 milionów albo ma 3 miliony zdolności kredytowej, czy jakoś może zorganizować 3 miliony gotówki, to polecamy zakupienie kamienicy. Tak? Dlaczego? Dlatego, że o ile jak będziecie kupować mieszkania, to będziecie konkurować z innymi inwestorami, ale przede wszystkim będziecie ko konkurować z konsumentami. To są ludzie, którzy kupują mieszkanie dla siebie, dla córki, dla, dla wnuczki, dla, dla mamy, dla kogokolwiek, tak? żeby tam mieszkać nie żeby czerpać przychody z najmu. To są konsumenci, to nie są inwestorzy. Oni się właśnie kierują emocjami, tak? Jest ich dużo. To znaczy to, żeby kupić tam 100 tysięcy mieszkanie, czy wiecie, no tam najtańsze to w Katowicach za 19 900, czy tak jak ja kupiłem 4 mieszkania ostatnio w Częstochowie po 34 tysiące złotych, no to takich ludzi jest więcej, tak? Natomiast... Takich, którzy kupią kamienicę, co więcej, jest jeszcze przerwie, słuchaj, Co więcej oni jeszcze kierując się emocjami są skłonni czasem bardzo dużo przepłacić, tak? No bo to jest akurat to mieszkanie w bloku obok, gdzie mieszka babcia, którą się trzeba opiekować. No i za to są w stanie zapłacić premię, która dla was sprawia, że wam się to wszystko wywraca. Tak. Tak. Natomiast nikt raczej nie będzie kupował kamienicy po to, żeby córka miała gdzie mieszkać, tak? No to mies kupi mieszkanie w kamienicy. Więc na rynku kamienic będziecie konkurować z inwestorami którzy działają bardziej racjonalnie, którzy kierują się bardziej rachunkiem ekonomicznym, aczkolwiek też znamy inwestorów, którzy też nie kierują się do końca rachunkiem ekonomicznym, tak, bo coś im się tak akurat spodobało, bo właśnie gdzieś tam mieszkali w czymś podobnym, tak? a propos tych samochodów. I dlaczego to jest dobre? Bo kupując kamienicę, w której jest, dajmy na to, 30-40 mieszkań i nawet zakładając, że nie da się adoptować strychu, ani nic rozbudować, po prostu taki stan jak jest, to Kupując te mieszkania, remontując kamienice, remontując te mieszkania i wyposażając je, każde z tych 30-40 mieszkań będzie jednostkowo kosztować dużo mniej, może nawet połowę tego, co każde z tych mieszkań kupione oddzielnie. Tak? A z kolei, jak przyjdzie najemca wynająć, nie mamy jeszcze w Polsce czegoś takiego. Że przychodzi najemca, my się nie spotkaliśmy z taką sytuacją i mówi, jak, ile macie mieszkań? 20, a ja chcę wszystkie 20 wynająć. Okay? Najemcy zwykle przychodzą i wynajmują po sztuce w detalu. Tak? A ty kupiłeś w hurcie. Więc stąd bierze się dużo większy zwrot, dużo większa rentowność przy inwestowaniu w kamienicy niż przy inwestowaniu w pojedyncze mieszkania. Jeśli masz 100 tysięcy, czy jakąś tam wielokrotność, ale dużo mniej niż milion, bo powiedzmy, no taka najtańsza kamienica, oczywiście można kupić za milion, to pokażę też przykład takiej kamienicy domu właściwie w Warszawie, który kosztuje milion, natomiast jeszcze trzeba włożyć kolejne półtora miliona, może dwa miliony w to, żeby to wyremontować, przygotować do najmu, tak? Więc jeżeli nie masz takiej kwoty, no to możesz kupić kilka mieszkań. Tak, dysponując kwotą 100 tysięcy no, na przykład jedno mieszkanie za gotówkę, to też warto powiedzieć, że te zwroty, które Artur pokazywał na poprzednim slajdzie są przy założeniu zakupów gotówkowych, bez lewaru. Mm. Tak. Natomiast możesz też się lewarować i na przykład kupić 3 albo 4 mieszkania posiłkując się kredytem hipotecznym, zakładając, że masz zdolność kredytową. Tak? I wynajmować je i po prostu czerpać przychody z najmu. Budować powiększać ten obszar swojej wolności finansowej. E, jeśli masz nie masz 100 tysięcy, tylko powiedzmy 10 czy jakąś tam wielokrotność, e, no to wtedy sugerujemy inwestowanie grupowe, czyli powiedzmy to, co robi tutaj, rozumiem, klub e, Global Investors Club i to, co my robimy w Zury Investments, założyliśmy platformę do grupowego inwestowania w nieruchomości, nazwaliśmy to CFI od Crowdfund Investing i w tej chwili uruchamiamy już kolejną spółkę, która będzie realizować projekty właśnie takie związane z, z nieruchomościami na wynajem. Jeśli 10 tysięcy złotych nie masz, no to pewnie nie dotyczy tego audytorium i dysponujesz tylko kwotą rzędu 100 złotych, czy 200, czy 300, czy 500, no to fajnie jechać na jakąś konferencję, może kupić jakieś książki, jakieś wzory dokumentów, poszukać coś tam na rynku, jakieś informacji i tak dalej, przygotowywać się do tego momentu, aż będziecie gotowi, trochę jak startupy, tak? To znaczy przygotowywać się do tego momentu, jak już będziecie mieli tę kasę i, i co z nią, jak najlepiej ją wykorzystać. Jeżeli nawet 100 zł nie macie, no to oczywiście nie dotyczy was, to wtedy ja zawsze radzę, zwłaszcza studentom, że koniecznie powinniście popracować nad swoją umiejętnością życia poniżej swoich możliwości finansowych. Bo jeśli ktoś nie ma oszczędności... No to znaczy, że ma z tym problem. Tak? To nie, to dla mnie nie ma żadnej wymówki, że ktoś mówi, ja zarabiam minimum krajowe, czy tam poniżej średniej, czy coś takiego. Słuchajcie, w Mzurice F4, o którym za chwilę powiem, zainwestuje pewna emerytowana nauczycielka kilkadziesiąt tysięcy złotych, które po prostu oszczędzała przez lata. Okay? Znam dzieci, które mają kilkanaście tysięcy złotych zaoszczędzone z kieszonkowego i tam ze sprzedaży czegoś na Ebayu, Także tak no, nie ma po prostu jakby, okej, okay, pewnie, nie każdy musi oszczędzać, nie każdy musi inwestować, to znaczy, ale jeżeli ktoś mi mówi, że po prostu nie stać go na inwestowanie, to to jest wymówka i oczywiście, to znaczy, no, nic z tym złego, tak? Po prostu e, taki, taki dokonuje wyboru. E, mówiłem, że naszą misją jest wspieranie wolności finansowej Polek i Polaków, i stąd się właśnie wzięła idea tego grupowego inwestowania w nieruchomości, bo bardzo często po takim wykładzie, gdzie mówiłem o, o tym, czym różni się wolność finansowa od bogacenia się, ludzie do mnie podchodzili i mówili: O, Sławek, wiesz, teraz wreszcie rozumiem, na czym polega różnica między bogaceniem się i wolnością finansową. W mojej psychice bardziej odpowiada wolność finansowa, to jest mi bliższe. Ja chciałabym osiągnąć wolność finansową, ale, jak słyszałem to ale, to już potrafiłem odgadnąć jakby dalszy ciąg tego zdania, tak? Ale właśnie mam tylko 10 tysięcy złotych, to jest za mało, żeby kupić kawalerkę. No ja mówię, dobrze, no to weź kredyt. Nie mogę, bo już wzięłam kredyt, w którym mieszkamy w tej chwili z, z mężem w tym mieszkaniu, czy z jakichś innych powodów pracuję na czarno, bez umowy o pracę i nie, nie mam zdolności kredytowej. No to kiedyś mówiliśmy, no to sorry. To oszczędzaj, to dalej buduj swoją mo możliwość inwestowania. Tak? Dzisiaj mówimy, to w takim razie zainwestuj wspólnie z nami. My zbierzemy takie osoby i stworzymy spółkę, celową spółkę inwestycyjną, która właśnie na przykład może kupić kamienicę. Tak? Więc nie tylko, że z tymi twoimi 10 czy 30 tysiącami złotych w ogóle będziesz mogła zacząć inwestować w nieruchomości, ale one będą, będziesz mogła inwestować w ten, w ten segment nieruchomości, których jest najbardziej dochodowy. Tak? Z, z pełnym backupem wiedzy, know-how całego naszego 90-osobowego zespołu. Ehm, I takich spółek już uruchomiliśmy kilka. Ehm, w tej chwili trwa nabór do ostatniej z tutaj z wymienionych, CFI4, która kupi dom. Znaczy, właściwie ten dom już jest, powiedzmy, list intencyjny, już jesteśmy w trakcie zakupu. Ehm, bo ta spółka już istnieje, znaczy to my ją założyliśmy w sensie Mzuri Investments, Mzuri jest są pierwszymi udziałowcami tej spółki, Włożyliśmy bo my też własny kapitał, co tak, istotna to, bo my też własny kapitał wkładamy do każdej z tych spółek, które powołujemy ehm, i kupimy, kupimy dom, on ma 400 metrów kwadratowych, tam 440, można w nim przerobić go z trzech mieszkań, jakich jest dzisiaj. Ehm, na około 16 mieszkań tam 12 kawalerek i 4 dwupokojowe, ale jest też możliwość rozbudowy, przynajmniej tak nam się wydaje, jesteśmy do tego przekonani, patrząc jakie tam są powiedzmy warunki jakby plan zagospodarowania i powiedzmy gęstość za, zabudowania działek obok. Jesteśmy przekonani, że uda nam się uzyskać możliwość rozbudowy i wtedy mamy dwa warianty. W wariancie konserwatywnym Cena zakupu jest dwadzieścia tysięcy, ona jest w obu taka sama, bo już została uzgodniona i podpisana umowa. Całkowite koszty związane z remontem, z, z wyposażeniem mieszkań i tak dalej jest milion 600 w tym wariancie bez rozbudowy. Pozostałe koszty związane z powołaniem spółki i tak dalej, to znaczy 145, łączne nakłady prawie 3 miliony i sprzedaż tych 16 mieszkań daje 3 miliony co ostatecznie daje zysk brutto w wysokości około 200 tysięcy, trochę ponad zysk netto 165, czyli biorąc pod uwagę, że w tym wariancie bez rozbudowy czas trwania inwestycji to będzie 11 miesięcy, to zanualizowane daje 12%. Tak? Przy tym wariancie z rozbudową wydłuża się nieco ten okres do, o, o kolejne 6 miesięcy, natomiast dzięki temu, że powstaje dodatkowe 300, ponad 300 metrów kwadratowych powierzchni, będziemy mogli wygenerować więcej tych mieszkań, wyprodukować. Co oczywiście przełoży się na wyższe koszty remontu, wyższe koszty, ale też wyższe przychody ze sprzedaży. No i wyższy zysk całkowity, który zanualizowany przez te 17 miesięcy daje 29%, tak naprawdę mamy nadzieję, że to będzie więcej. Oczywiście to nie jest gwarantowane. To, nie ma czegoś takiego, znaczy, no, przynajmniej są, tak, ale my nie oferujemy gwarancji z zysku. Znaczy wszystko jest ryzykowne. Wiecie, ja jutro rano będę jechał do Gdańska, Artur pojutrze czy jutro też będzie wracał do Warszawy i wy będziecie wracać do swoich domów i nikt z was, nikt ani ja, ani, nikt z was nie może być pewnym, że dojedziemy do domu. Tak? Nie ma czegoś takiego, że ktoś wam da gwarancję dojechania do domu. Tak? Po prostu życie jest ryzykowne, e, Artur prawie spadł ze sceny przed chwilą. To znaczy, Mało się mógł nie złamać, tak? Mógł złamać <laughs> nogę albo gorzej, Wiecie, i inwestowanie też jest ryzykowne. Okej, okay, uważamy, że może inwestowanie w nieruchomości nie jest tak ryzykowne jak inne, powiedzmy, bardziej spekulacyjne inwestycje, natomiast też jest ryzyko, tak? I, I tutaj nie dajemy gwarancji, po prostu chcemy, działamy tak, jeżeli będzie dobry zwrot, większy niż te 29, to po prostu tym się dzielimy, mamy tam jakieś sukcesy wbudowane i coś, ale to jest jakby inna sprawa. E, także widzę, że czas właściwie się już skończył, nawet nie wiem ile już jestem sekund po czasie, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, e, powiedzmy, tym, więc, wie, większą liczbą, inform, większą, powiedzmy, dozą informacji dotyczących CEFI, to puścimy tutaj taką listę, gdyby hmm. ktoś się chciał dopisać. Także to chyba tyle, nie wiem, nie było pewnie czasu na pytania, czy można jakieś jedno? Hmm. Tak? Nie wiem, jakieś pytania? Tak, tak, to jest celowa spółka inwestycyjna, spółka ZOO. ZOO. Rozpatrywaliśmy 17 tam różnych opcji. ZOO ma swoje jakby wady i zalety, ale postanowiliśmy, że postawimy póki co na tę formę, która jest najbardziej zrozumiała i powiedzmy najbardziej przejrzysta. A, a ja dodam tutaj tylko, że po ostatniej zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych Wydaje nam się, że będziemy mogli uniknąć problemu podwójnego opodatkowania, bo zarejestrujemy tą spółkę jako tak zwaną alternatywną spółkę inwestycyjną, która będzie zwolniona z płatności podatku dochodowego dla osób prawnych. Natomiast tutaj w tych wyliczeniach no powiedzmy jednak. Na wariancie są... konserwatywnym założyliśmy, że założy... założyliśmy, że zapłacimy podatek, że zapłacimy CIT. Czy to jest jedna tam z kilku rezerw, które są wbudowane w ten wariant konserwatywny. Mhm. Tak? tak, proszę. No tak, tak, ale to, euro, tak, ale tutaj inwestujemy w kamienicę za milion złotych i pewnie kupimy jeszcze jedną albo dwie, więc tutaj jakby do 100 milionów euro jeszcze, jeszcze trochę. No tak, ale to wciąż jeszcze jest daleko. Powiedzmy to, gdzie widzieliśmy, tam mówiliśmy, że szacujemy, że zarządzamy majątkiem, który zbliża się do 600 milionów złotych. Ale to nie jest majątek spółki. To jest majątek w zarządzaniu spółki, ale należą te mieszkania do tysiąca naszych klientów. Więc tutaj Część nie, nie znaczy, Artura, Tak, ale... nasi, tak, tak. No w tak. tym nasze własne, tak. Ale tam do 100 milionów euro naszych własnych to jeszcze trochę. No, tak. mhm. no dobrze, to dziękujemy Dobra. w takim razie bardzo. I życzymy sukcesów i wolności.